spotkał prezydenta Silberta na Koci, to mu powiedział, no panie prezydencie, dobrze, cieszymy się, robicie drogę. Dlaczego kanalizacji nie? Nie jestem w temacie. Mieszkańcy Dębu są poirytowani faktem, że miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji pominęło ich domostwa przy budowie kanalizacji. Ale tam domy dalej są podpięte do kanalizacji. Tak, nie wiem, wie pan, ile jest. Ale na jest pewno. Zrobiona kanalizacja. Tak, ale jest. Z informacji, jakie posiadam w posesji od numeru 1 do 76, faktycznie nie mają kanalizacji, nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Parę lat temu, to znaczy się, jak żeśmy podpisywali umowy, to nie wiem, czy to był 2011 rok, no, to wtedy mi w MPWiK-u mnie osobiście powiedzieli w 2013, że będzie. Twierdzą, że umożliwienie im podpięcia się do kanalizacji zdecydowanie ułatwiłoby im codzienne życie. 150 zł w tej chwili za nieduże szampo, co trzeba, a jak, bo córka tu jest z dzieckiem, jest zameldowana, tu będzie, przyjeżdżają co tydzień, to jest moment, wiadomo. Jedna, druga, z dziećmi małymi, pranie i tak dalej, to w miesiącu by trzeba było 300 i nawet i 450 zł zapłacić za beczkowóz. Kto ma ten oczyszczalnik ekologiczny, to dobrze, nie ma. A kto nie, to się podłącza. No tak. Ja byłabym pierwsza, która bym tak, się podłączyła. Tak, ja tak samo. Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy są zainteresowani budową kanalizacji, a przede wszystkim podłączeniem się i korzystaniem z niej. Jako wodociągi chcielibyśmy, aby kanalizacja funkcjonowała w każdym zakątku Jaworzna, na każdej ulicy. Jednak na chwilę obecną środki inwestycyjne, które posiadamy, pozwalają nam na skupienie się i zakończenie jednego z największych projektów kanalizacyjnych, jakie obecnie prowadzimy, czyli budowa 100 km kanalizacji za 200 milionów złotych. Zarzucają, że przy ich domach remontuje się drogi, a zapomina o najbardziej podstawowych potrzebach. Czują się pominięci i zapomniani. Drogę robią, zmieniają energię, bo słupy, bo muszą, bo z tamtej strony ma być chodnik. Prawdopodobnie ta ścieżka rowerowa i tylko kanalizacja deszczowa, nic więcej. Jak informuje Sławomir Grucel z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, obecne plany budowy kanalizacji w Jaworznie nie przewidują jej budowy w dzielnicy Jeleń-Dąb w najbliższym czasie. Nie ukrywamy, że jeżeli ten projekt zostanie zakończony, będziemy rozpatrywać wszelkie pozostałe ulice, czy też wnioski związane z budową kanalizacji. Jednak na chwilę obecną priorytet dokończenie projektu. Mieszkańcy muszą więc niestety uzbroić się w cierpliwość. Jednocześnie Grucel na pytanie, dlaczego część domów w tej dzielnicy posiada kanalizację, odpowiada, że jest to inwestycja sprzed lat, a nie obecne działania MPWiK. Ciężko mi teraz odpowiadać za decyzje, które zostały podjęte przez inny zarząd w latach 90. Tymczasem mieszkańcy niestety będą się czuli, jakby nadal tkwili w XX wieku.